Krok pierwszy. Wyjmij urządzenie z pudełka wraz z resztą zawartości. Krok drugi. Naładuj akumulator za pomocą dołączonego przewodu USB lub podłącz przewód do kamery na stałe, aby zapewnić stałe źródło zasilania rekomendowane w celu wykorzystania kamery do obrazowania w sposób ciągły. Umieść urządzenie na statywie. Gniazdo na statyw znajduje się w dolnej części urządzenia. Krok trzeci. Uruchom kamerę za pomocą przycisku zasilania znajdującego się na górze urządzenia. Przytrzymaj przez około 2-3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się logo SIG Thermal. Krok czwarty. Dotknij symbolu rozwijania menu na górze ekranu, aby uzyskać dostęp do opcji urządzenia. Może zmienić m.in. jednostkę temperatury, wartość współczynnika emisyjności, dostosować jasność ekranu i wprowadzić ustawienia sieciowe. Rekomendowana jednostka temperatury to Celsjusz, rekomendowana pozycja emisyjności to mat. Krok piąty. Przejdź do ustawień palety kolorów. Naciskając ikonę palety kolorów, trzy kolorowe kółka w prawym dolnym rogu wyświetlacza. Wybierz żądaną paletę kolorów, aby zastosować ją do aktywnej sceny. Rekomendujemy, aby wybrać paletę przedostatnią, druga z prawej.
Krok szósty. Przejdź do ustawień trybu obrazu, naciskając symbol oko na wyświetlaczu. Symbol z prawej oznacza obraz termowizyjny. Dotknij ikonę, aby włączyć tryb obrazu termowizyjnego. Rekomendowana funkcja. Krok siódmy. Przejdź do ustawień trybu aparatu wskaźnika temperatury, naciskając symbol celownik. Temperatura obszaru. Rekomendujemy, aby wybrać jeden obszar temperatury, klikając kilkakrotnie na ikonę temperatura obszaru, a następnie dostosować miejsce i wielkość obszaru przez rozciągnięcie palcem po ekranie wyświetlacza. W zależności od odległości obrazowania postaraj się, aby sylwetka człowieka lub jego głowy znalazła się w polu ustawionego obszaru. Krok ósmy. Przejdź do ustawień paska temperatury w celu wyboru odpowiedniego trybu obrazowania. Do wyboru jest tryb dynamiczny lub precyzyjny. Dotknij najpierw aktywnego wyświetlacza, a następnie dotknij paska temperatury z prawej. Precyzyjny. Dynamiczny. Włączenie trybu precyzyjnego spowoduje pojawienie się ikonek kłódki na wartości maksymalnej i minimalnej paska zakresu. Kłódki. W tym trybie można szybko ustawić i zablokować i zachować wybrany zakres temperatur. Po ustawieniu zakres kolorów na ekranie będzie dotyczyć tylko temperatur w określonym zakresie. Temperatury poza zakresem będą wyświetlane jako kolor jednolity. Blokada temperatur. Dotknij jedną z opcji dostępnych na pasku temperatur. Aby zablokować maksymalną wartość temperatury, dotknij kłódkę w górnej części paska temperatury. Aby zablokować minimalną wartość temperatury, dotknij kłódkę w dolnej części paska temperatury. Aby ustawić parametr temperatury minimalnej, dotknij liczbę na dole paska temperatury. Uwaga, różnica pomiędzy temperaturą maksymalną a minimalną wynosi minimum 5 stopni Celsjusza. Rekomendujemy, aby wartość temperatury maksymalnej ustawić na 40. Wartość temperatury minimalnej na wartość 27.
Ponowne naciśnięcie paska temperatury spowoduje wyłączenie wprowadzonych ustawień. Wyłączenie tego trybu spowoduje zaniknięcie ikonek kłódki na wartości maksymalnej, minimalnej paska zakresu i automatyczne przejście do trybu dynamicznego przeznaczonego do obrazowania scen z ekstremalnie różnymi temperaturami. Wprowadź wybrane ustawienia od początku. Krok 9. W celu wyłączenia kamery naciśnij i przytrzymaj na około 2-3 sekundy przycisk zasilania znajdujący się na górze urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się okno naciśnij OK w celu potwierdzenia. Obraz na wyświetlaczu zgaśnie.